Okej, mieliśmy kolejny problem z połączeniem z gamecretsami. Ja nie wiem, co się dzisiaj z tymi gamecretsami dzieje? Jakieś straszne, a to straszne problemy. Cholera wiesz, czego wynikające. Dobra, nie wiem, gdzie się zakończyła ostatnia część, ale po prostu próbujemy dostać się na te wieże. Póki co idzie nam na razie nie najgorzej. Skrzyneczka z pieniążkami! Okej. Aha, jaka jest jeszcze fajna zmiana względem dwójki, to to, że mamy o wiele więcej wnętrz budowli. Tak chociażby teraz widzicie. Mam, że life już wam ogólnie wrócił. Dobra, Ezio. Ładnie się słuchasz, chłopie. Jest i miejsce do synchronizacji. Czas na ładne widoczki. Ezio, użyj mocy. Bądź po prostu uwierz, że się nie zabijesz. Prawie nie trafiliśmy. No, prawie wyszło. Ja bym się prędzej zestrał, a nie skoczył. No, można i tak. Maria Auditore, chyba nasz mamuśka. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi madre. Come state? Sto bene. And you? Still recovering from last night? I have no idea what you're talking about. Of course not. Anyway, I have an errand to run. I'd like you to join me. Con piacere. Come, it's not far from here. Pomóż Marii z jej przesyłką. Ciekawe. Czy byśmy poznali Leusia? Nie mylić z panem DiCaprio? I know about your fight with Vieri. Jakie bójce? Mała sprzeczka. Per piacere. Let's not play this game. He spoke ill of us. I could not allow him to continue. I'm sure he's having a hard time dealing with the accusations against his father. Francesco di Pazzi is many things, and none of them good. But even I never suspected he'd be capable of murder. What happened to him? I imagine there will be a trial. Will father speak at it? He'll have to. He's the one with the evidence. Still, I wish there was another way. You've nothing to fear. Everyone wants justice done. It is an unfortunate state of affairs, but it will pass. No, mamusiu, ruchy, ruchy. Naleśniki same się nie ugotują. Nie usmażą. Czy coś w ten deseń. Here we are. Hello, Leonardo. Madonna Maria. This is my son, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Let me go and fetch the paintings. I'll be right back. He's very talented. Immagino. Self-expression is vital to understanding and enjoying life. You should find an outlet. I have plenty of outlets. I meant besides vaginas. Father. Back to your house then. Si, si.
Ezio, help Leonardo, will you? Błyskotliwa mamuśka. Podnieś przedmiot. What do you do? He's been working for his father. Ah, you're to be a banker. For now. And you, Art, was it? Truth be told, it's been difficult for me to settle. Painting is nice, but I often feel like my work lacks, I don't know, a purpose. Does that make sense? I'd rather contribute more practically, more directly. Architecture, perhaps, or anatomy. I'm not content merely to capture the world. I want to change it. Oh, Leonardo, I have no doubt you'll go on to do great things. Vi ringrazio, Madonna. That's kind of you. Kwiczo pisze, że za pierwszym razem nie mógł szczaić gadki mamy leżący między czyimiś nogami. Kwiczo, to chyba grałeś to w bardzo młodym wieku i teraz pewno dużo starszy nie jesteś, podejrzewam. Już naprawdę tego nie byłeś w stanie zrozumieć, tej aluzji. Dość oczywistej. Thank you for your help, son. Don't let me keep you from your other duties. It was nice to meet you, Ezio. I hope our paths cross again. Anch'io. No i jeszcze jedna misyjka nam tu została. Siemka. Petruccio, auditore. What are you doing out here, Petruccio? You should be in bed. I want those feathers. What for? It's a secret. If I get them for you, will you go back inside? Yes, I promise. Właśnie, jak jesteśmy już przy tych znajdźkach, orlich piórach. Nigdy tego nie lubiłem w grach. Wręcz nienawidziłem. A mnie znajdźki to jest jakiś dziwny wymysł. Nie rozumiem, jak ludzie lubią je zbierać. Znaczy czasami fajnie, jak człowiek na nie natrafi, ale to specjalnie grać, żeby na przykład wszystkie zebrać, to jest w ogóle coś nie... Dla mnie to jest coś nienormalnego. No ale no, co kto lubi tak na dobrą sprawę. Skrzynecka! Znajdźki są super. No mówię, ja tego nigdy nie rozumiałem. I podejrzewam, że chyba nigdy nie zrozumiem. Pyk, pyk, pyk. No i są piórka. Boże, Ezio, no bez jaj. Naprawdę? Seriously? A i tam czas. Czasu jest aż nadto. Boże. Ezio lubi latać, ta. Nie da się ukryć. A! Prawie. Tak, muza, właśnie muza. As promised. Grazie, brother. You still haven't told me why you want these. I will in time. Muza jest dobre 10-krotnie lepsza, aniżeli w jedynce. Daje po prostu mega radę, naprawdę. Zobaczmy, czy może jakąś sobie misję odpalić, taką poboczną, niezwiązaną z fabułą. Get this to its destination fast, really fast. I'll pay you well. Dostarcz te dwa listy strzeżonym odbiorcom. Luzik z palcem w renesansowym tyłku. O, go, 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 go. Boże, Ezio! Nie rób sobie jaj. Śmiałeś to? Ten skok miałeś na tacy podany dosłownie. Boże, zaraz, śmiałem do niego. Panie, miałem... Aha, zaraz, bo to był strzeżony cel i ja mam tej kobicie. Hmm.
Leżeć! No, spokój. Skrzyneczka. Idziemy do drugiego celu. Szybciutko, bo czas ucieka. Czas to pieniądz, jak mawiają. W sumie jak ja mawiam. Świetnie się biega, naprawdę świetnie. Gdzieś to, jak mówiłem, to kurczę, znaczny progres względem jedynki. Ale często tutaj robi porównania do jedynki, no bo jednak w jedynkę grałem. W sumie to jeszcze dzisiaj grałem w jedynkę. Miniony weekend ją przyszedłem. Więc się rzeczy, bo tutaj ciągle robi porównania, no po prostu jest to dla mnie w tym momencie dość oczywiste. Tak najszybciej byłoby się przedostać. O! Tutaj możemy przedostać się. Dupa. Time is high. O! Dokładnie. Co to było? O, już prawie jesteśmy. O, fuck. Ja do tej pory nie mogę przejść jedynki przez czesterek. No właśnie, czesterek ja też nie mogłem, ale dzisiaj sobie powiedziałem, nie, no przejdę to w końcu, nie ma bata. Muszę to w końcu przejść, bo to jest śmieszne, że... Tyle czasu mam jedynkę i nie przeszedłem. To jest makabra. Mimo, że jedynka no jednak jest trochę monotronna, trochę no, dupy nie urywa. Ale jest... warto ją przejść mimo wszystko, żeby mieć tutaj wgląd na to, jak twórcy tutaj taki duży krok zrobili naprzód względem poprzednika. No tak, chyba największy problem tej gry są laski, które wyglądają tragicznie. Prawda. Poczta Polska nie pogardziłaby takim czasem. Pyk. Włosi mieli takie brzydkie, co poradzisz? No właśnie chyba niekoniecznie. A jeżeli tak, to współczuję. Włochom. Prawie jak Niemcy. Oła. Co to było? Ezio, co to było? Na biednym człowieku lądowałeś. That faithless husband of mine is cheating. I know it, as do all the neighbors. Please teach him a lesson for me. Nauczka, spoko. Pobij niewiernego męża. Sure do. Już się robi. Zostawcie mnie, będę cwały. Kolejna zdradzana. Ja nie wiem, co ci Włosi mają. Tylko by zdradzali i zdradzali. No to chyba oczywiste, który to jest koleś. O! Będzie miał pomoc. Nigdy mi więcej nie zdradzaj swojej żony, bo będzie kolejny wpierdol. Coś mi się kamera skopała. No już, już. Wypłakałeś się. O, kolejna wieża. I to mi się właśnie podoba w dwójce. Aż chce się na te wszystkie wieże wchodzić. W jedynce to tak... Jak mówiłem, Ezio, co ty w Supermana się bawisz? Jedynce te wieże były tak trochę na siłę wrzucone. Tutaj jest okej. Żadnego zgona nie zaliczę. Proszę cię. Pyk. Popracowali w ogóle, wydaje mi się, sporo. Popracowali też nad wyglądem dalszych regionów przy tych synchronizacji, bo w jedynce te dalsze
te dalsze pola, te dalsze budynki, ogólnie dalszy krajobraz wyglądał średnio. Teraz też wygląda średnio, ale przynajmniej człowiek nie ma odruchów wymiotnych. Kapitan Ezio Ameryka. Dobra, idziemy na misję, nie ma co tutaj ściemniać i przedłużać. Jednak bądź co bądź nie będziemy tutaj masterować gry, tylko po prostu chcemy ją jak najszybciej ukończyć, żeby mieć ją z głowy. Kapitan Wenecja chyba, właśnie. Chyba kapitan Florencja. Jak już. Ezio, kapitan Florencja. No, nawet brzmi jakoś. Wonder Ezio. Ezio, come in, son. I need these packages delivered to associates of mine in the city. I also need you to retrieve a message for me from a pigeon coop not too far from here. Va bene. I'll get it done. Come back here when you're finished. There are some things we need to discuss. And please, my son, stay out of trouble. Hmm? No, ojcze. Wiesz, że prosisz o niemożliwe. Dostarcz dwie przesyłki, wymij trzecią z gołębnika. Dostarcz je do Giovanniego. Okej, okay, no to up and away! Ja, no ładnie wygląda Florencja, naprawdę bardzo ładnie. Boże, Ezio, co ty odpierdzielasz, stary? Trzymaj poziom. Trzymaj, aby wykorzystać widok. Nie mam pojęcia, co miałem zrobić. Co ode mnie gra chciała. Kompletnie. O! Dużo nie brakowało. Już tutaj mam dostarczyć wiadomość, podejrzewam. O, jest. I have a delivery from Giovanni Alatore? Yes. Were you followed? No. Why would I be followed? Give me the package. Tell your father that they're moving tonight. He should as well. Who's moving? What's going on here? Wait, come back. Explain yourself. Now where is he from? I don't like the movement that's